miejscowości Jeleń na południowy wschód od Tomaszowa Mazowieckiego znajduje się jeden z czterech schronów kolejowych zbudowanych przez Niemców podczas II wojny światowej. Drugi schron jest w Konewce, a dwa kolejne na Podkarpaciu. Bunkier kolejowy w Jeleniu miał służyć jako ochrona dla specjalnych pociągów, które pełniły ruchome ośrodki dowodzenia. Schrony miały zostać wykorzystane podczas ataku na ZSRR. Wstęp do schronu w Jeleniu jest bezpłatny, ale obiekt jest też przez to zaniedbany, pełen śmieci i graffiti. Dogodne położenie Spały i mieszczące się tam dowództwo Oberost miały prawdopodobnie zasadniczy wpływ na decyzję Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych o utworzeniu tu przez stanowiska dowodzenia dla sztabu Grupy Armii Środek w przewidywanej wojnie na wschodzie. Miało się ono składać z dwóch bliźniaczych kompleksów, jednego w pobliskiej Konewce, drugiego w Jeleniu, 7 km na południe od Spały, i służyć zabezpieczeniu przed atakiem lotniczym pociągów specjalnych pełniących funkcje ruchomych ośrodków dowodzenia oraz ich personelu. Schronom tym nadano ogólny kryptonim Angel Mitte, stanowisko dowodzenia Obszar Wschód. W inwestycje prowadziła wyspecjalizowana w budowach obiektów wojskowych firma Ascania. Budowę budynków rozpoczęto wiosną 1940 roku. Początkowo zatrudnionych tu było około 1300 osób, głównie Niemców i Austriaków. Polacy pracowali jedynie przy robotach pomocniczych i transporcie. Później liczba zatrudnionych wzrosła do 3000 ludzi, a wśród pracujących pojawili się również Włosi. Główny obiekt kompleksu w Konewce, żelbetowy bunkier, schron, ma długość 380 metrów oraz przekrój ostrołuku, mającego przy podstawie szerokość 15 metrów i wysokość 9 metrów, w którym między betonowymi peronami biegnie tor umożliwiający wjazd całego składu pociągu. Wzdłuż głównego tunelu biegnie korytarz boczny, podzielony drzwiami gazoszczelnymi na ciąg niewielkich pomieszczeń. Obok schronu kolejowego zbudowano zespół bunkrów technicznych, mieszczących kotłownie, urządzenia wentylacyjne i siłownię elektryczną. Obiekty te łączyły z bunkrem kolejowym trzy podziemne kanały techniczne. W skład kompleksu wchodziły również schrony mieszczące stacje pomp i uzdatniania wody, zbiornik i chłodnicę wody technologicznej. Ukończone bunkry zamaskowano przed możliwością wykrycia z powietrza, montując na stropach drewniane, kryte papą dachy, a na schronie kolejowym umocowano siatki maskujące i atrapy drzew. Ten wokół otoczono dwoma rzędami płotu z siatki, drutu kolczastego i prawdopodobnie polami minowymi. Schrony jednak nigdy nie zostały wykorzystane zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem. Atakiem na Związek Radziecki 22 czerwca 1941 roku pod koniec 1943 roku na polecenie ministra gospodarki Rzeszy Alberta Spera ważna dla produkcji wojskowej zakłady zaczęto przenosić w miejsca zapewniające ochronę przed atakiem alianckiego lotnictwa. Według niemieckich planów dyslokacji obiekt przemysłowy figuruje tam jako obiekt w Jeleniu oraz w Konewce. Wówczas pojawiają się pierwsze informacje o wjeżdżających do schronów pociągach towarowych liczących ponad 30 wagonów. Jednak wykorzystanie schronów do celów przemysłowych dotyczy dopiero 1944 roku, gdy w Jeleniu i Konewce utworzono filię tomaszowskich zakładów Daimler-Benz. Mieściły się tam magazyny i warsztaty, gdzie demontowano uszkodzone silniki przywożone z frontu. Odzyskiwano z nich części i remontowano podzespoły. Prace wykonywali robotnicy przymusowi z okolic Tomaszowa oraz jeńcy rosyjscy. W okolicy krążyły opowieści o produkcji w schronach i podziemiach, do dziś poszukiwanych, choć wątpliwie, czy w ogóle istnieją, tajnych broni, rakiet, amunicji, benzyny syntetycznej. W październiku 1944 roku całe wyposażenie zdemontowano i wywieziono w nieznanym kierunku wraz z częścią załogi. Po wojnie bunkry używane były do celów magazynowych przez wojsko i firmy państwowe. Kilkakrotne próby penetracji obiektów mające na celu ustalenie, czy istnieją podziemne kondygnacje pod schronami i pomieszczenia w zabetonowanej części bocznego korytarza w Jeleniu, nie doprowadziły dotąd do ich odnalezienia.